Tak wygląda stół, który zaraz będziemy polerować tą szczotką. Szczotka nie będzie typowa, szczotka będzie no to start. Tu znajduje się przycisk, ikona do szczotki, tylko ona jest nieaktywna i musimy ją aktywować. Jak to zrobić? Wchodzimy tu sobie w machine data, no nie? Tu akurat mamy aktywne. Wchodzimy sobie na wyższy poziom, tu akurat weszliśmy na 10 poziom. Wtedy uaktywnia nam się T05 Intermac. T05 Intermac. I tu było gdzieś umyj powierzchnię roboczą S44. No i robimy obecny, tak? Nieobecny, obecny. Proste, nie? Tu średnica naszego narzędzia, zaraz sobie ją zmienimy i pozmieniamy sobie wszystkie inne parametry, no nie? Na razie włączymy ją, że jest obecny, zapiszemy sobie to, wyjdziemy sobie z hasła, bo ja tam zawsze sobie wychodzę z hasła, zejdziemy sobie na pierwszy poziom, wyjdziemy z tego, zapiszemy i wyłączymy ją. A, takie rzeczy. No to ten. Tu, tu, tu. I przeładujemy ją i ona będzie już aktywna. A tak wygląda nasza szczotka. Jest to customowa szczotka do obróbki kamienia. Po włączeniu, wyłączeniu maszyny mamy już tą ikonę aktywną. Możemy w nią wejść i tu mamy jej parametry. Oryginalna szczotka wygląda w ten sposób. Jest troszeczkę większa, ma większą średnicę, ale zasada działania jest ta sama. Dobra, czyli to tutaj mamy. Na razie nas to nie interesuje. Wchodzimy sobie w machine data. Wpisujemy hasło na poziom 10. Wpisujemy tutaj 100, bo mamy akurat szczotkę o średnicy 100. Tu zapisujemy. Ten parametr sobie na razie opuścimy. Nakładanie się przejść jest 0. Dobra, też na razie zostawimy 0. Później sobie to zmienimy. Ten parametr, nakładanie się, tak? Bo w tej chwili będzie. Albo dobra, zrobimy 5. Żeby tam się delikatnie nakładało. Dobra. Współrzędne do pobrania, współrzędne do XY do pobrania narzędzia. Ale to nas najbardziej będzie interesowały wymiary. Sobie te wymiary zaraz tu pozmieniamy. Mamy wszędzie 0, tak? I dla nas będzie też najważniejszy taki parametr jak średnica mycia wzdłuż osi Z. Widzisz, tu jest 0. To jest dla nas bardzo ważny parametr, bo to jest ten parametr, którym będziemy dociskali szczotkę do stołu. To zaraz sobie wszystko wyliczymy i sobie te wszystkie parametry tu popisujemy. Na razie jest 0 i 0 nie może być. Tak samo te parametry zaraz wszystkie posprawdzamy, gdzie znajdują się i je sobie popisujemy. Na razie tylko ten jeden parametr zmieniłem. I zrobimy później film, jakie to są parametry po zmianie. No i szczotkowanie. Jaka to jest gradacja? 240, tak? 240. Diamentowa szczotka o gradacji 240. Ładnie sobie jedzie, dosyć szybko na razie i lekko dociska do stołu. Ładna satynka powstaje, nie? Zaraz będziemy mieli ładnie wyszczotkowany cały stół. A stół wygląda w ten sposób. Trochę kamienia, trochę zanieczyszczeń po obróbce detali.
Zaraz to wszystko wyszorujemy i będziemy mieli ładną satynkę. Ładnie wychodzi, nie? Dużo, dużo lepiej. A teraz parametry. Parametry tej obróbki. Prędkość posuwu 15 tysięcy, prędkość obrotu 1000, woda procesowa włączona, wybór płaszczyzny obróbki 1. Jakie są parametry w środku? Machine data. Po kolei. Musi być obecny, to jest akurat szczotka setka. I dla nas istotny jest parametr tutaj D005800 musi być, D006-1600 są to parametry pobrania narzędzia, a z kolei start 00 start i wymiar znajduje się tutaj, wymiar po X 3400, a wymiar po Y 1665. Jeżeli chodzi o długość narzędzia, to akurat zastosowaliśmy minus 360, parametr D019. Czy szkoli tak solidnie z maszyny, co ona jeszcze potrafi, to fajnie. Fajnie, fajnie, szczotkuje. Zaraz zmyjemy ją, to będzie taka ładna satynka, bo tu jeszcze jest troszeczkę tego pyłu, ale pod spodem o widać. Ładna satyna. No. No i mamy ładnie wyszczotkowane, teraz ładnie sobie zmyjemy. Ładna satynka jest. Tak ma być. Elegancko, nie? Tak ma być.